Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witam Was bardzo serdecznie 26 października w sobotę. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, nowy rozdział 13, a wersety od 1 do 9. Posłuchajmy. Akurat wtedy podeszli do Jeszui jacyś ludzie i powiedzieli mu o mężczyznach z Galil, których Piłat kazał zgładzić w chwili, gdy właśnie zabijali zwierzęta na ofiarę. Jego odpowiedź brzmiała: myślicie, że tylko dlatego, iż ponieśli tak straszną śmierć, ci ludzie z Galil byli gorszymi grzesznikami niż wszyscy inni z Galil? Nie, powiadam wam, więcej. Jeśli nie odwrócicie się od swych grzechów do Boga, wszyscy umrzecie tak jak oni. A tych 18 ludzi, którzy zginęli, gdy zawaliła się na nich wieża w Siloach, myślicie, że ich przewinienia były gorsze niż pozostałych ludzi w Jeruszalaim? Nie, powiadam wam, więcej. Jeśli nie odwrócicie się od swoich grzechów, wszyscy umrzecie podobnie. I Jeszua podał taki przykład. Pewien człowiek zasadził drzewo figowe w swej winnicy i przyszedł szukać owocu, ale nic nie znalazł. Powiedział więc człowiekowi, który zajmował się winnicą: no i proszę, od 3 lat przychodzę szukając owoców na tym drzewie figowym i nic nie znajduję. Zetnij je. Po co ma rosnąć i wyjaławiać glebę? Lecz on odrzekł: Panie, pozostaw je jeszcze na ten rok. Okopię je, położę nawóz. Jeśli zaowocuje w przyszłym roku, to doskonale. A jeśli nie, wtedy każesz je ściąć. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, Ewangelia dalej idzie jak miecz obosieczny i sami widzicie, że, albo jeszcze lepiej słyszycie, że Pan Jezus jest bardzo jasny w tym, co mówi. Jest bardzo spójny. Jego słowa nie są jakieś zawiłe, że no może trochę tak, może trochę nie. Jeśli mówi o miłości, to mówi, że ta miłość jest bezwarunkowa. Ale jeśli mówi o grzechu, mówi, że grzech jest śmiertelny, że zabija, że jest tragiczny. Dlatego, kiedy ludzie przychodzą do Niego i zaczynają Mu opowiadać o pewnych tragicznych sytuacjach, tutaj akurat o Piłacie, który zabił jakichś mężczyzn, którzy składali ofiary, a więc w jakimś dobrym celu, religijnym celu, ale Piłat ich zabił, bo to był, on miał swoje problemy sam z sobą. I potem jeszcze tragiczny wypadek, 18 ludzi ginie, wieża w Siloach wali się na tych ludzi. No i właśnie pewnie ludziom towarzyszyło to pytanie, które też towarzyszy czasami i nam. Czy Bóg karze? Czy Bóg ukarał kogoś, że ktoś zginął tragicznie? Że się czegoś dotknął, że gdzieś wpadł, że zrobił coś, czy Bóg ukarał? Nie. Jezus mówi: nie, bynajmniej. Nie myślcie, że ci ludzie zginęli dlatego, że byli gorszymi grzesznikami niż wy wszyscy w Galilei. Nie myślcie tak, bo jeśli się nie nawrócicie, to jest to słowo radykalne Jezusa, jeśli nie odwrócicie się od swoich grzechów, wszyscy umrzecie podobnie. Wszystkich was spotka śmierć. To nie jest tak, że śmierć, nawet ta tragiczna, spotyka tych, którzy bardziej grzeszyli niż papież, czy niż inni ludzie, którzy się uważają za dobrych. Śmierć, przepraszam, śmierć przychodzi na wszystkich. Dlatego Pan Jezus mówił, że nie mamy nieograniczonego czasu na tej ziemi. I dlatego opowiedział: pewien człowiek zasadził drzewo figowe w swej winnicy i przyszedł szukać owocu, ale nic nie znalazł.
Pan Jezus tutaj mówi o Bogu. W innym miejscu mówi, że świat jest tą winnicą, która należy do Boga. My jesteśmy jak te sadzonki oliwne albo winne gałązki, wszczepieni w Niego. Ale też po to jesteśmy wszczepieni, czy po to jesteśmy tak pokazani, że mamy przynosić owoce. Tutaj jest napisane, że ten człowiek chodził i szukał. Od jeden rok chodził i szukał, drugi rok chodził i szukał, trzeci rok chodził i szukał i nic nie znajdował na tym drzewie, więc postanowił je wyciąć. Ale jeszcze oczywiście Pan Jezus mówi, że jeszcze dał temu drzewku szansę, że jeszcze mówi, okopię, położę nawóz, jeśli zaowocuje w przyszłym roku, to doskonale, a jeśli nie, to potem je wytniesz. Bo każde drzewo, które nie przyniesie owocu w ciągu swojego żywota, to zostanie ścięte i spalone. Tak jest w prawie natury, w ogrodnicy tak robią. I Chrystus nam pokazuje, Pan Jezus nam pokazuje, że jeśli nie będziecie wydawać owoców, nie będziecie ludźmi dobrymi, świętymi, kochającymi Boga, kochającymi siebie nawzajem, przebaczającymi sobie, to zostaniecie wycięci prędzej czy później. On mówi, zostaniecie wycięci. Jeśli się nie odwrócicie od swoich grzechów, wszyscy umrzecie podobnie. Śmierć ciała nie jest tak tragiczna jak śmierć ducha. I tu nie chodzi o to, że duch przestanie istnieć, tak jak ciało przestaje oddychać, przestaje krążyć w nim krew. Śmierć ducha, o której mówi Pan Jezus, że jeśli się nie odwrócicie od grzechów, to wszyscy podobnie umrzecie, polega na oddzieleniu się od Boga. Moi drodzy, my teraz nie jesteśmy oddzieleni od Boga. Nawet gdyby ktoś się rękami, nogami zapierał, że nie wierzy w Boga, że ma go dosyć, że po prostu wszystko to bzdury, bajki, to i tak dzięki miłosierdziu i dobroci Boga jest on utrzymywany. Żyje więc jakby wolny od cierpienia, od tego cierpienia duchowego, wolny, dlatego że Bóg nie zważa na tych, którzy się do Niego przyznają albo się nie przyznają, tylko wszystkich obdarowuje tchnieniem życia. Więc w pewnym sensie nas wszystkich trzyma w swojej dłoni, w swoim sercu. Ale oczywiście chce, abyśmy my z wolną wolą odpowiedzieli na tą miłość. Natomiast tej miłości i tak doświadczają niewierzący, ateiści, muzułmanie i wszyscy inni dookoła całego świata. Natomiast umrzeć w tym biblijnym, w tym ewangelicznym, o czym dzisiaj Pan Jezus mówi, nie powiadam wam, że jeśli się nie odwrócicie od swoich grzechów, wszyscy umrzecie, to jest śmierć oddzielająca od Boga. Czyli coś o miliardy razy gorszego niż największe cierpienie tu na tej ziemi. Nawet gdyby ktoś, może ktoś jest na Ukrainie, słuchacie, może tam doświadczacie jakiegoś cierpienia, może ktoś wam umarł, może jakaś matka cierpi z powodu śmierci dziecka. To jest ból, to jest cierpienie, ale jeszcze ono jest niczym nie da się porównać największego cierpienia z tym cierpieniem oddzielającym nas od Boga definitywnie i na zawsze. Na zawsze. To jest coś, co może no tylko to jedno słowo, ale ono i tak dzisiaj i nigdy nie oddawało prawdy. Piekło, to jest piekło. Oddzielenie, śmierć Boga. To znaczy, że ja wyrzuciłem, nie chcę i nie mogę już wrócić do Boga. Nie mogę w żaden sposób jakby naprawić tego stanu mojego przeklętego. Dlatego Chrystusowi tak mocno zależało na tym, żebyśmy myśleli o tej śmierci duchowej jeszcze bardziej niż o tej śmierci fizycznej, że będziemy sobie przekazywać jakieś tragiczne wiadomości, że ktoś tam zginął, gdzieś tu wybuch, tam jakiś wypadek samochodowy, tu ktoś popełnił samobójstwo. No oczywiście są to wszystko tragiczne sytuacje, zwłaszcza do najbliższej rodziny,
ale Jezus chce, żebyśmy myśleli bardziej i jakby ubolewali i mówili sobie z jeszcze większą może i jakąś taką tragizmem i żalem, że ktoś umarł bez Boga. Boże, jakie to straszne, że ktoś umarł bez Boga. I róbmy wszystko, żebyśmy bez Boga nie umarli, żebyśmy wydawali owoce. Dzisiaj jest ten dzień, kochani, żeby wydać dobre owoce. Dzisiaj. My nie wiemy, czy będzie jutro, więc dzisiaj, bracie, siostro, młody czy stary człowieku, zrób tyle dobra, ile tylko potrafisz. Łam wszelki swój egoizm, wszelki egocentryzm, pychę, lenistwo, cokolwiek, co nas oddziela od tego, by czynić dobro wobec Boga i wobec ludzi. Łammy to i róbmy wszystko, żebyśmy dzisiaj jak najwięcej wydali owoców tego dobra, tego nawrócenia, tego, o czym Pan Jezus mówi, że chce okopać, położyć nawóz i czekać cierpliwie jeszcze. Może ten dzień dzisiejszy jest jeszcze tym dniem, w którym Pan Bóg cierpliwie czeka. Czy ty zaczniesz wydawać owoce, czy te owoce Twoje jeszcze będą piękniejsze, jeszcze lepsze niż do tej pory? Oby tak było. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo Wam dziękuję. Życzę dobrej, pięknej soboty z Panem Bogiem i do jutra, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.